Cześć, witajcie moi mili, tym tanecznym krokiem rozpoczynamy kolejny odcinek z Bitkopa. No i słuchajcie, ostatnio właściwie, ja chyba troszeczkę muszę ściszyć, ostatnio nie było odcinka, bo wrzucałem recenzję tutaj myszeczki, także możecie ją zobaczyć, może nawet gdzieś tutaj wyskoczy jakieś powiadomienie. Natomiast w związku z tym, że wczoraj nie było odcinka z Bitkopa, dzisiaj nagramy dwa dni. Także taki drobny bonus, myślę, że będziemy przynajmniej w porządku dzięki temu. Także zaczynamy dzień 19 taksówki. My chyba gramy do 21 dnia, więc tak naprawdę niedużo zostało. Czułem za strańcy, w normalny dzień powiedziałbym wam, że wolę oglądać ruchającą się parę szczurów w metrze niż wasze facjaty, ale to nie jest normalny dzień. Jakieś pomysły, dlaczego szypański nie gonili pana Charlie podczas... Kurde, pudło. Może McNab, skończyłeś już z tym pączkiem? Mówi pan o tym gościu w stroju Donata? Jeszcze go rozpracowuję, bogata przeszłość. McNab, idioto, mówię o tym gównie na twoich wąsach. A, o tym, przepraszam, sierżancie. Dobra. Powiem wam, zakutełby, od wczoraj dzięki Kelly'emu jesteśmy lokalnymi gwiazdami. Kto by pomyślał, co? Nasz stary aptekarz. A co do reszty spraw, zgarnąłeś dobry wóz. Należał do gościa, którego szukamy. Długopisy w dłoń. Dostaliśmy cynk, że mafia planuje większy przemyt. Cenny towar, więc to nie przelewki. Dla niepoznaki mają użyć taksówek. Podejrzane pojazdy macie przeszukać. Jeśli coś znajdziecie, natychmiast raportujcie centrali. A tu macie rozpiskę z numerami podejrzanych aut. To ważna akcja, nie spieprzcie jak zwykle. W międzyczasie 5 mandatów za parkowanie. To niewiele, dacie radę. Do roboty! Krause, co powiesz na kajdanki 10 minut sam na sam? Zwrócił ci ktoś kiedyś uwagę, że to brzmi jak podryw i groźba? Lubię mieć asekurację w razie czego. W razie czego? Jakby mu wyszło. Wiecie czego nienawidzę? Zbrodni, występku, łapówkarstwa, seksu innego niż pozycji misjonarskiej? Gołębi. Nienawidzę gołębi. Czemu? Co zrobiły panu gołębie? Gołębie nic nie robią. Śmierdzą i srają na pomniki. Czy to my jesteśmy gołębiami w tym porównaniu? Jesteś genialny, Kelly. Po odprawie sypnę ci suchej buły. Okej. Kelly, to dzisiejsza gazeta? Tak. Pozaznaczasz mi nekrologii? Co cię interesuje? Queens. Szykuje się przeprowadzka? Marzymy z żoną o domku w Queens. Okej. Przysięgam, kogoś dzisiaj zastrzelę. Czy to jest ten dzień w miesiącu? Jeśli masz na myśli okres, to zastrzelę właśnie ciebie. Mam na myśli zaległe rachunki. W takim razie masz rację. Boże, jak ja nienawidzę starych kobiet. Co się stało? Moja matka wpadła do mnie zobaczyć Nowy Jork. Nienawidzisz własnej matki? To wiele wyjaśnię. Zamknij się, nie znasz jej. Co ci zrobiła? Umyła mi pistolet. Rano wyjąłem go ze zmywarki. Widzę tu potencjał na dobry komediowy scenariusz. No nieźle. O Jezu, jak mi dzisiaj gardło boli. Ciężko mi jest czytać. Dobra, dam radę. Pracowity dzień cię czeka. Gruba akcja z tymi taksówkami będzie. DEA miesiącami ich rozpracowywało. Patrz, McNab, co to za plakaty? Wiem, czy ja to robota, to jakieś X-y. Zrób z tym porządek, Kelly. Mieszkańcy zaraz zaczną wydzwaniać. Okej, dam radę. I weź mi jeden, powieszę w domu. Jack! Widziałeś plakaty? Będzie nowy film! Jezu, co oni narobili? Całą dzielnicę mi oblepiliście? Pewnie. Ludzie muszą wiedzieć, że wracam do gry. Świetnie, już się napatrzyli. Teraz ja muszę je zlikwidować. Rozkaz z góry. No dobrze. Boże, co z tym gardziołkiem dzisiaj? Masakra. Wystawmy od razu mandat za parkowanie. Musimy zwracać uwagę na taksówki. Dobra. Zamknięta ta apteka. Dobra, tu za gumki. Akurat a propos pornola. No. Nieładnie tutaj się pan do mnie odzywa. Jezu, oni tego porozwieszali. O, mudżynki, zobaczmy tylko jak my mamy, dobrze z nimi żyjemy. Pogadajmy. Panie sierżancie, potrzebujemy przysługi, o co chodzi? Trzeba by znaleźć samochód z Kalifornii, jeździ nim taka jedna cizia. Boże, przepraszam, zgódź się. Macie rejestrację? No właśnie nie. Cizia to aktorka, dziunia jednego takiego Włocha. Jakoś pan sierżant sobie poradzi, proszę je przeszukać. W środku jest nasza kasa. Odpalimy panu działkę. Okej, tylko Tony Bugow, dobrego plakacisty zatrudnili. O. Dobra, niech on sobie ucieknie.
Około 11 w okolicach pizzerii. Par... Boże, za ogumienie, przepraszam. Bym tu panu wystawił, kurde, niesłuszny mandat, co mi się nie zdarza w ogóle. I tu też jest zaparkowanie. Ale tu chyba nie było plakatu. A, tu zagumcie. Wystaw mandat, ogumienie. A tu zaparkowanie i ogumienie i git. Za parkowanie, ogumienie. Dobrze. Podejrzana taksówka była widziana w okolicy 607. Kurde, do 607 aż musimy biec. Fajna muzyczka. To jest taksówka. UBLPV. UB629. To jest ta. Dobra. Jest, tylko jak to... Dobra, bingo! Dobra, znalazłem kontrabandę. Czy ja mam go zwinąć? Nie, chyba. Przeszukiwać do taksówki. Ten to napierdziela tą muzę zawsze. All sides, dobra. Dobra. Bion posterunkowy. Jezu, tych plakatów. A zobaczmy, czy możemy z mafią pogadać. Wszystko w porządku, dobra. Dobra, około 11 ma się pojawić gdzieś laska. Myślę, jakaś laska przyjechać, kurde. Gdzie zaparkują? W centralnej części rewiru. O, jest. UBLPV. To nie jest ta. Nie, to nie jest ta. No. O, jest. Mamy kasę. Za od tej laski. Proszę oddać mi to, co pan wziął z bagażnika. Odmów. Nie sądzę i nie podoba mi się twój ton. Prosi się pan o kłopoty. No ładnie. To chyba sprawdziłem. Nie. To sprawdziłem. To nie jest to. Tu taksóweczki nie widać, nie? Kolejnej. A tu jest. LE 119K. To jest ta. Nie było. A jest coś.
Kurde, nie udało mi się. Shit. Muszę przyjechać jeszcze raz, ale to jest ten samochód. Pół dnia zostało. Kiedy ja będę mógł przeszukać? Jeszcze dwa mandaty muszę wystawić za parkowanie. Myślałem, że 5 tylko za parkowanie. No też mogę mandat wystawić w sumie, nie? A nie mogę. Ach ty, babo z Radomia. Dobra, tutaj wystawimy. Wystaw mandat za parkowanie. I holownik. Odjechała ta taksa. Czyli skrewiłem. Ale jeszcze jedna pewnie będzie. Jeszcze jedna będzie podejrzana. Za ogumieniem. Dobra. Ściągają haracze. O, dobra. Aresztuj. No dobra, będę miał przywalone z mafią teraz, kurde, nieźle. Ale to nic, zaryzykujmy, kurde, końcówka. Końcówka gry, to możemy sobie trochę pozwolić na większą nonszalancję, mam nadzieję. No i musimy taksówkę znaleźć. Jeszcze jedną. Okolice kościoła. Dobra, aresztujmy. Dzisiaj, kurde, zróbmy wszystko dla policji, kurde, niech będzie. Zresztą, kurde, no nie mogą tagować ścian, kurde, gangi. Krank zamknięty. Dobra. Typo aresztowany. Odmów. Jest taksóweczka. Ona jest, to będzie ona na pewno. To jest AO256X. To nie jest ona. Udało się. Dobra. Ogumienie, parkowanie. Nice. To nie jest ta taksówka. Więc możemy iść, zobaczmy to zakłócenie porządku. Pod 605. O, okolice warsztatu. Dobra, to nie u Adamskiego ściągają. Ojku, przepraszam. Dzisiaj jest jakieś takie ciśnienie. Frogi porno budę zamknął, dobra, czyli u Frogiego ściągają haracze. Nie? No co jest? No coś nie tak. No dobra, tych kurde gości trzeba pogonić. Ty zakłócasz porządek, no teraz te krzyki będzie słychać w Queens. A dobra. Zagroź pracami społecznymi. Dobra, to znowu ci. Co tu było? Dwie taksówki podejrzane w centralnej części ulicy. Jest jedna. Sprawdź rejestrację. PV702G. To jest ta.
Przeszukaj auto. Okej. Cyk. Cyk, 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 cyk. Bingo! Dobra, mamy. Tu centrala. Co ze zgłoszeniem w sprawie haraczy? Nic nie wykryłem. Szef nie będzie zadowolony. No kurde. Panie policjancie, ta paczka należy do nas. Aresztuj. Zły wybór. Rączki makaroniarzu! Jesteś aresztowany! Piu, piu, piu! Kurde! Potrzebujemy radiowozu. No dobra, z mafią będę miał przewalone. Ja nie wiem totalnie, co tego drugiego dnia będzie się tutaj działo, ale będzie zadymka, fiu, fiu, totalnie, kurde, nie wiadomo co. Narzekają, że mało, kurde. Wykryłem haracze w jednym miejscu. Ustawmy jeszcze mandat. Zaparkowanie. Dobra, dawaj 20. Ktoś mnie lubi. Wystaw mandat, parkowanie, ogumienie gościu. O, jeszcze lampy. O, jeszcze którego ja... Dobra, ja lubię tego prezydenta. Granta to ja lubię. Koniec zmiany, dobrze. Dobrze, dobrze, moi mili. Spadamy do domu. No szkoda, że tego haraczu nie wykryliśmy. No byliśmy w pornobubie jeszcze przed... Bubie. W pornobudzie jeszcze przed końcem czasu i można było, kurde, ogarnąć. Ojojo, jak ta mafia mnie nie lubi. Ale moglibyśmy pójść do kościoła i naprawić relacje z mafią, nie? Sam wypłatę. No dobra, nie jest tak źle. Dobrze, w takim razie następny dzień, moi mili. Tak jak obiecaliśmy i zobaczmy od razu, co tutaj będzie się działo. Dzień 20. Wizja lokalna. To jest chyba już przedostatni dzień, ale pewnie nie jestem. Co tu tak jebie kutrem? Szczepański, kurwa, jesz rybę? Rybę? Na odprawie? Naprawdę? Przepraszam, już kończę. Skończyłem. Dobra, co tam wczoraj się działo? Co z taksówkami? Świetnie, szefie. 8 pełnych. Krause, ciebie nie pytałem. Wiem, ile ich przeszukałaś. Jak ci poszło, Kelly? Spodziewałem się po tobie rezultatów, Kelly. Mocno mnie zawiodłeś. To miała być nasza sztandarowa akcja. Przejdźmy dalej. Mandaty w normie, a teraz notujcie. Jedno zadanie, 12 dowolnych mandatów, bo chcę, abyście byli naprawdę czujni i pilnowali tego, co dzieje się na ulicy. Starczy gadania, do roboty. Ale kurde, ja chyba dwie taksówki przeszukałem. I w dwóch znalazłem, kurde, ten, tu jak koleś śpi. I w dwóch znalazłem narkotyki. Chyba się nie rozumiemy. Jak to, ser? Codziennie wysyłam was do walki ze zbirami, tak? Tak, ser. A mimo tego przestępczość sięga zenitu, tak? Tak, ser. Czy moje komendy są niejasne? Nie, ser. Więc może jesteście głupi? Nie, ser. Więc co macie robić? Wypierdalać i łapać bandytów, ser. Wykonać! Widzieliście kiedyś swoich rodziców uprawiających seks? Nie. Raz, to była trudna wizyta u okulisty. A ty? Tak, wczoraj. Jak się czujesz? Zbrukany i myślę, że bezpłodny. Czy wy macie ten sam problem z mieszkaniem? Za wysoki czynsz? Hałas? Ciasnota? Gangi? Sąsiedzi? Żona? Była żona? Nie, kiedy wyglądacie przez okno, przez brudne od smogu i krwi okno i patrzycie w mieszkanie sąsiada, które jest dosłownie na wyciągnięcie ręki i widzicie, że jego życie jest lepsze niż wasze, tak, każdego dnia jest dobry, zły i zatyka żyły na 11 liter. Cholesterol, szep, cholesterol. Dzięki, Kelly. Hej, Kelly, co? Możesz pożyczyć parę dolców? Znowu? Zamknij się, McNab. Co się stało? Mój były spóźnia się z alimentami. Znowu? Zamknij się, McNab. Po prostu wciąż mam numer do tego Maxa. Tego dobijania łańcuchem. Tylko Kelly będzie musiał pożyczyć ci więcej kasy. No, można było tak zrobić, kurde. No ładnie, ładnie. Co się dzieje na tym komisariacie? Trochę się zabiegasz. 15 mandatów za cokolwiek. Pestka. I pogadaj z Adamskim. Już w nocy dzwonię do centrali. Jasne, na razie. Pierwszy mandat. Wystaw mandat. Parkowanie. Czemu Adamski dzwonił? Panie władzo. Nie, no normy wyrabiam. Niestety. Dobrze, chodźmy do Adamskiego. Witam, panie Adamski. Wzywano mnie. Tak, musiałem zareagować. Ale co się stało?
Gewalt, wczoraj spotkałem Araba na ulicy. A jak mnie zobaczył, to od razu podszedł. Groził Holokaustem, wyzywał od najgorszych. Tak się przeraziłem, że poszły mi zwieracze. Panie Adamski, bez szczegółów proszę, ale... To był Arab? Słyszał pan o wczorajszych zamachach? Tak, i dlatego postanowiłem nie czekać z telefonem. Będę miał na oku pański sklep. Dziękuję, to chciałem usłyszeć. To centrala, pilne wezwanie do pornobudy. Ha, 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 dobra, idź i sprawdź. Dobra, tu mandat. Parkowanko i gumanko. Dobrze. Pornobuda. Oficerze Kelly, w samą porę. Dirk, co ty tu robisz? Wpadłem na film, robię rozgrzewkę. Przepraszam, rozgrzewkę przed czym? Oficer jakiś dziś nie kumaty, a obsada już w drodze. Cholera, frogi, ja myślałem, że ty tak na żarty z tym filmem. Oh, kurwa, co on robi? No jakie żarty, oficerze, to będzie porno dekady. O tak, już widzę te nagłówki. Wielki Dirk powróci i ma jeszcze większego. Chyba bezbożna. Prawie wszystko już załatwione. Aktorka i ekipa w drodze. To co ja tutaj robię? Jezu, powiedz mu, żeby przestał. Dirk, możesz rzeźbić formę na zapleczu? Jasne, szefie. Potrzebujemy na kilka godzin warsztatu Matisa. To on dziś nie pracuje? Pracuje, dlatego proszę cię o pomoc. Nie, to nie przejdzie. Jak mam niby? Użyj odznaki, skłam, coś wymyślisz. Będziemy tam po 10:30. Aktorka jedzie już z lotniska. Spytałeś się chociaż, czy... Kurde. Mam umowę, prawda? Obiecałeś pomóc. Bierz go, mały Valve. What the fuck? Dirk, do kurwy nędzy, przestań tam jęczeć, bo zmienię obsadę. To jak? Wszystko jasne? No to się okaże. Ustaw mandat. Kurde, no nie jest dobrze. Musimy tutaj ten zamknąć. O Jezu, pomin, tu nie można parkować po prostu, gościu, bo nie ma parkometru. Więc nara. Musimy patrzeć, tu centrala, zgłoszono kradzież w butik. Dobra, kitam. Tu parkowanie i światła. Dobra, młody, wołaj ojca, czy wuja. Da pan dolca? Jezu, co za czasy. Biegiem po Matiasa, bo powiem mamie, że gapisz się tu na plakaty. Okej. Okay. Dobra, jest. Oficer do mnie? Niestety tak. Już mówiłem, koniec darmowo na prawo radiowozów. Panie Matias, to znacznie poważniejsza sprawa. Od jak dawna prowadzi pan tutaj warsztat? Już 6 lat będzie, skąd to pytanie? 8 lat temu doszło w tym miejscu do poważnego przestępstwa. Niech to wkrętak, w moim warsztacie co się stało? 2 oprychy, jeden dewiant seksualny, a drugi zapuszczony aktor z przeszłością. Zwabili tutaj dziewczynę. A, to skurwysyny. Dorwaliście ich? Tak, ale musimy odtworzyć cały przebieg wydarzeń. Potrzebujemy zająć w tym celu warsztat do końca dnia. Do końca dnia nie ma mowy, mam dziś ważnych klientów. Zgodzę się, ale na górę kilka godzin. Pasuje? Tak, powinniśmy zdążyć, ekipa już w drodze. Tylko proszę o dyskrecję. Nikt nie może się dowiedzieć, co tutaj się wydarzyło. Spokojnie, to zawodowcy. Będzie cicho, jak makiem zasiał. Trzymam za słowo. W piekle będzie się czuł jak u siebie. Będę. Policja minus jeden. Dobra, a czemu tutaj holowniczek nie podjechał? I tutaj też mandacik. Zaparkowanie, gościu. Dobra, dużo tych mandatów. Musimy tu patrzeć na tego Adamskiego, żeby tu kurde nie wypierdzieliło coś. Wystaw mandat, zaparkowanie i oświetlenie. Chyba nie ma znaczy pomysł, co zrobiłby Jezus. Boże, odmówiłby. Ale powiem wam, że... Nie wiem, czy to ma znaczenie, że ja wystawię na przykład tylko... O Jezu. Wszyscy dzisiaj chcą, kurde, łapówki dawać. Ja nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, że na przykład wystawię tylko za światła, a nie wystawię za parkowanie na przykład, czy coś, nie? O Jezu, to nie tutaj wlazłem. Aha, tu już jest sklep zamknięty, nie można wejść, więc już jest wszystko załatwione. O, gumienie, moi mili. Ojejku, kolego. Mam nawet parkowanie, o gumienie. Już światła odpuszczę.
Nie wiem, czy to kurde naprawdę nie będzie jakiegoś zamachu na Adamskiego dzisiaj. Jest tak mamy zaparkowanie. To już kurde jest, powiem wam, jeden z ostatnich odcinków, jeżeli chodzi. Norma wyrobiona, dobra. Jeden z ostatnich odcinków, jeżeli chodzi o Bitkopa. Jezu, dzisiaj jest takie ciśnienie fatalne. Przepraszam, ja ziewam, tak? Tak się jakoś dzisiaj źle czuję, że to jest szok. No ale mówię, no trzeba kurde odcinek nagrać. Wczoraj nie było, no już dzisiaj musi się pojawić. Kurde, nie ma opcji. Stockmana z zaparkowaniem. Jestem ciekaw, jak się zakończy ten Bitkop. Słyszałem, że końcówka jest dość słaba pod tym względem, że po prostu pojawiają nam się opcje i wybieramy jedną z nich, nie? Gwiazdy nadchodzą. Załatwione? Tak, ale mamy mało czasu, musimy zaczynać. Najpierw zwolni im to miejsce parkingowe. To naprzeciwko? Tak, mają ciężki sprzęt, nie będą taszczyć. No oczywiście koleś ma... Tutaj, kurde, nie możemy tu zwolnić. Rozwiązanie. Dobra, no to musimy ten mandat wystawić. Za ogumienie, powiem, że miał złe gumy. O, nie będzie tutaj policja zadowolona. Zaraz go odholują, pozostaje czekać na limuzynę. To limuzyną przyjadą? Kurde! To profesjonalna ekipa. No już mogli na tym no parking się kurde postawić. Dobra, weźmy ten. Fiu, złoty rydwan seksu nadciąga. Ło, kurde. Dobra. Już tu są, możemy zaczynać. Tylko spokojnie, tam jak nas nakryją, pójdę siedzieć. Dlatego bądź czujny i kogo nie wpuszczaj. Cholera, Dirk już wyciągnął interes. Lecę. Pilnąć warsztatu w trakcie pracy. No dobrze. Czy to jest ta ekipa? Panie oficerze, potrzebna pomoc? Ale w czym? Takie krzyki z zaplecza, a ja stary położny. Bez obaw, radzimy sobie, proszę się rozejść. Zaczynają się zbierać. Proszę się rozejść, nie blokować chodnika. Ja pierdolę, ile ludzi. I zaraz ten zamach będzie, kurde, tego Araba. Boże, czy tam ktoś biega z gołym wackiem? Te odgłosy mi nakręcają. Panie policjant, co tu się wyprawia? Robimy wizję lokalną, proszę iść dalej. Ale ja przyszedłem odebrać mój samochód. Nie ma tam pana samochodu. Właśnie, że jest, przed chwilą słyszałem klakson. O, znowu, słyszał pan? Rozpoznam go wszędzie. No tak, scena w samochodzie, mieli nic nie ruszać. Ma pan skórzaną tapicerkę? Tak, a czemu pan pyta? To proszę się o nic nie martwić. To jakieś żarty z klienta. Stopy bandat. No jak tu położyłem sprawę? No nie, no bez przesady. Diamentowy glina wylatuje. O. No kurde, jakim cudem. No nie wierzę, no dobrze, ale też chyba nie będziemy mieli czasu, żeby rozgrywać to jeszcze raz. Także zrobimy to już przy kolejnym odcinku. No kurde, ale głupio, no szkoda, że tak się stało. No ale trudno, no niestety, myślałem, że mogę tutaj kawałek odejść od tego warsztatu, nic się nie stanie. Oj, to trochę bez sensu. No dobrze, moi mili, no to niestety takim fejlem kończymy ten dzisiejszy odcinek. Mimo wszystko mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się oczywiście przy kolejnych nagraniach, a dużo już tego nie zostało, bo tak jak mówię, chyba 21 dzień to jest chyba koniec Bitkopa, ale zobaczymy, bo może się akurat mylę. Dzięki wam bardzo za oglądanie, nie zapomnijcie skomentować, zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować, przywalić w dzwona.
Jezus Maria, ile tego jest. I widzimy się w kolejnych materiałach, także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!